Po dzisiejszej audiencji środowej i niedzielnym Aniele Pańskim bardzo jasno już wiemy, o co papieżowi Franciszkowi chodzi. Chodzi mianowicie o to, żeby zapanował pokój. Nie tylko pokój na wojnie Rosji z Ukrainą, ale również pokój w wielu innych konfliktach, bo z Watykanu świat widzi się trochę inaczej niż z Rzeszowa czy z Warszawy nawet. Te wysiłki podejmowane przez papieża, przez Watykan, niedzielny bardzo jasny apel papieża do Władimira Putina, aby tą wojnę zakończył. Też te działania związane z wyzwaniem jeńców, których, jak się dzisiaj dowiadujemy, Watykan partycypował, starając się uczestniczyć z dobrym skutkiem, bo to się udało, w wymianie właśnie jeńców między Ukraińcami i Rosjanami, mają służyć jednemu, temu, żeby między zwaśnionymi narodami zapanował pokój właśnie. Czy jesteśmy tego dzisiaj bliżsi? To myślę, że dla wszystkich z nas jasne jest, że wcale nie. I Watykan, zarówno watykańska dyplomacja, jak i sam papież Franciszek doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że dzisiaj bardziej niż wcześniej te groźby nuklearne podnoszone przez Rosję są czymś, czego Putinowi bagatelizować nie można. Jak to Tomasz Merton, broń nuklearna absolutnie zmieniła kwestię podejścia do jakiejkolwiek wojny. Oczywiście można zarzucać papieżowi pacyfizm, ale z drugiej strony pamiętać trzeba, że widzi on nie tylko wojnę na Ukrainie, której stara się pomagać, mediować, negocjować wymianę jeńców chociażby, ale też te wszystkie kwestie związane z konfliktem w Nikaragui i w różnych innych miejscach świata. Papieska dyplomacja działa po to, żeby między stronami, które są walczą, po prostu zapanował pokój. No i chyba wypada dzisiaj po tej środowej audiencji jedynie mieć nadzieję, że słowa papieża, mimo różnych przeszkód, będą usłyszane jak najdalej, jak najszerzej w całym świecie.